Nazywam się Maciej Bartosz Kruk, ukończyłem filmoznawstwo i wiedzę o mediach na Uniwersytecie Łódzkim oraz Wydział Reżyserii w Gdyńskiej Szkole Filmowej. Mój film dyplomowy nosi tytuł W narożniku. Główne role zagrali w nim Alicja Stasiewicz oraz Marek Kasprzyk. Bliżej zakroczna. Nie opuszczaj. Nie opuszczaj. Rybińska jest silna. Rozbije ci te ręce. Zwijamy się. Pojutrze mamy walkę. Dogadałem się z nimi. Mamy walkę o pas. Na Pomorzu? 5 rund. Kowalik i ty. I teraz mi o tym mówisz? Początki sięgają chyba czasów jeszcze VHS-u i tego wspaniałego dzieciństwa lat 90. Kiedyś w klasie czwartej chyba podstawówki w Zakopanem na Krupówkach z kolegami poszliśmy zrobić sobie karykatury i pan nas rysował w różnych sytuacjach. Kolegę na nartach, drugiego kolegę grającego w piłkę, a mnie narysował na krześle reżysera z takim megafonem stereotypowym. Tak popatrzyłem na to i chyba wtedy zacząłem myśleć, że może coś więcej jest, biorąc pod uwagę to, że dużo czasu spędzałem w tej wypożyczalni oglądając na wideo różne filmy po kilkadziesiąt razy. I te zainteresowania zawsze gdzieś obok były. W liceum zacząłem bawić się w kino, kręcąc z kolegami filmy niezależne. To się robiło coraz poważniejsze, bo od prostych wygłupów, robieniu filmów o strzelaniu, o wybuchających głowach i takich głupotach pojawiły się poważniejsze rzeczy. Za tym poszły jakieś festiwale, zaczęły się pojawiać nagrody, opinie różnych osób, które już były czymś więcej niż no fajnie, fajnie się bawicie. I gdzieś to ewoluowało w pomysł zdawania do szkoły filmowej. Szkoła to z jednej strony potworne zmęczenie, bardzo dużo pracy, a z drugiej niesamowicie dużo magicznych chwil, takich cudownych realizacji marzeń, niesamowitego rozwoju. I to wszystko się tak ze sobą wymieszało, że dzisiaj jak to wspominam, to jeden z takich najwspanialszych okresów w życiu, który zostawiłem tutaj właśnie w Gdyni. Jak myślę o północy kraju, to myślę o tych paru latach, które tu spędziłem, gdzie się niesamowicie rozwinąłem. Przynajmniej takie mam poczucie, że takiego dużego samorozwoju, poznania niesamowitych ludzi, zetknięcia się ze światem, o którym marzyłem od dziecka. I tak naprawdę seria wydarzeń, seria rzeczy, które mi się udały, które mi się nie udały, które sprawiły, że znalazłem się bardzo blisko tego świata, jego uczestnikiem, w jakimś stopniu współtwórcą. Do wszystkiego zawsze inspirowały mnie jakieś drobne wydarzenia, jakieś zdania, ale chyba największą inspiracją są jednak ludzie. Każdy człowiek niesie za sobą jakąś historię i niesamowite jest to, że z wielu ludzi te historie są widoczne na zewnątrz. Czy sposób, w jaki się ubierają, czy widać to po twarzy, po zachowaniu. Jest to niesamowite, bardzo wzbudza ciekawość i nawet taka prosta rzecz jak wygląd, spojrzenie czy drobny gest na ulicy może zainteresować na tyle, żeby podejść do tej osoby, zacząć rozmowę i odkryć coś niesamowitego. Myślę, że każdy ma swoje inspiracje, każdy ma swoje podejście do świata i to podejście do świata wpływa na to, w jaki sposób ktoś się inspiruje. Uważam, że każda drobna rzecz może się zakończyć czymś wielkim.
Obiad jest. A co, chcesz pogadać? Pogadajmy. Kto z tobą rozmawiał? Iza, to nieistotne. Chcę wiedzieć. Widz jest najważniejszym elementem filmu, bo bez widza film nie istnieje. Żyje sobie gdzieś tam na taśmie, ale te emocje nie zaistnieją, jeżeli nie zderzą się z widzem. Myślę, że dla mnie jako widza są ważne różne rzeczy. Zależy od dnia, od chwili, tego, na jaki film chcę obejrzeć, jakie chcę emocje przeżyć. Są dni, w których mam ochotę obejrzeć kino akcji i dobrze się bawić. Są dni, kiedy chcę usiąść z żoną i obejrzeć coś fajnego, romantycznego. A są dni, kiedy chcę obejrzeć coś ambitniejszego. Zdarza się, że wracam do klasyki, która jest bardzo dobrym źródłem inspiracji. Myślę, że chciałbym dawać widzom te przeżycia, takie przeżycia, o których będą chcieli mówić przede wszystkim. Że film rozpocznie jakąś dyskusję, że zaczną zadawać sobie pytania, może sami sobie, niekoniecznie do wszystkich, ale że film, historia chociaż przez moment w tych ludziach pożyje. To byłoby bardzo fajne. I myślę, że każdy twórca powinien w jakiś sposób dążyć do czegoś takiego. Nazywam się Jerzy Rados, witam serdecznie. Spotykamy się we wspaniałej sali kinowej Gdyńskiego Centrum Filmowego w ramach projektu, który wspólnie realizujemy Miasto Gdynia, Telewizja Polska i Gdyńska Szkoła Filmowa. Przed chwilą zobaczyliśmy film W narożniku. Autorem scenariusza i reżyserem tego filmu jest Maciej Bartosz Kruk, którego witamy. Maćku, zapraszam cię na scenę. Jest także z nami gość, filmoznawca, profesor Krzysztof Kornacki. W narożniku to historia bokserki. Po raz drugi opowiadasz historię tej dziewczyny. Pierwsze twoje ćwiczenie, które zrobiłeś w trakcie studiów, właśnie dotyczyło jakby początków tej historii. Dlaczego zdecydowałeś się kontynuować opowieść o tej właśnie dziewczynie, o tej bokserce? To znaczy, no może tak uściślając, co rozumiemy jako film, bo znaczy to była droga do tego filmu. Tak? Wcześniej było zrealizowane, powiedzmy, ćwiczenie, które zostało bardzo dobrze przyjęte tu przez wykładowców. Na etapie wyboru pomysłów do scenariusza okazało się, że gdzieś jakby miotam się między różnymi pomysłami, a ten temat, ta bohaterka coś gdzieś cały czas iskrzy jeszcze. Widocznie ta historia nie została jeszcze odpowiednio opowiedziana i chyba stąd. Poza tym to zostałem popchnięty też w tą stronę, z racji tego, że widzieli wykładowcy, że dobrze czuję się w tym temacie, że jakoś to idzie, to pchali mnie w tą stronę, a ja mówię, kurczę, faktycznie gdzieś czuję, że ta historia jeszcze ma ciąg dalszy. To jest bardzo skomplikowany filmowo scenariusz, produkcyjnie, ponieważ są tam sceny walki, jest ring bokserski, wreszcie są aktorzy, którzy muszą się wcielić w rolę bokserów, a nie są to zawodowi bokserzy. Jak udało ci się znaleźć tych aktorów, a przede wszystkim odtwórczynię głównej roli? Mogę powiedzieć taką anegdotkę, że kiedyś kilka tygodni do zdjęć jest i otrzymuję telefon grubo po 22:00 tutaj od pana Jurka i słyszę coś takiego. Panie Maćku, jak pan to zrobi? Bo ja nie mogę spać przez ten pana film.
I było tutaj uspokajanie, że mam pomysł, jak to zrobić mniej więcej, bo faktycznie środki nie były duże. Scenariusz jak na nasze warunki zakładał dużą robotę. To jest jedna rzecz, że on produkcyjnie faktycznie złożony był dla nas. Dwa, jeśli chodzi o aktorów, to bardzo duże utrudnienie. Raczej studenci sobie starają nie utrudniać drogi. Bo wiadomo, no, jak ktoś chce zrobić w szkole film o kulturystach, no to musi znaleźć aktora kulturystę. Żeby film był prawdziwy, aktor powinien no, być postacią, pasować nie tylko fizycznie, emocjonalnie. No, powinno być coś takiego, co sprawi, że uwierzymy. I to faktycznie był problem. I tu był jeden z powodów, dlaczego kontynuowałem. To po pierwsze, wiedziałem już, że mam aktorkę. Znaleźliśmy się w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Alicja była na ostatnim roku aktorstwa tutejszego, wokalno-aktorskiego. Wyróżniała się jak dla mnie spośród pozostałych kolegów, ponieważ jak byliśmy na ich obronie ich dyplomu, to był musical na deskach teatru związany z disco polo. Wszyscy śpiewali, tańczyli różne piosenki. Było kolorowo, fajnie i tak dalej. Nagle przygasło światło i dziewczyna leżała praktycznie na scenie, na kolanach i pokazała niesamowicie emocjonującą scenę. Zapytałem, kto to kolegi i jakoś tak się zaczęła nasza współpraca. Coś w tej dziewczynie było fajnego i zrealizowałem z nią kilka ćwiczeń w szkole. W filmie są skomplikowane sceny boksu, wymagające też od aktorów nie tylko wysiłku fizycznego, ale są też sceny psychologiczne. Jak pracowałeś z aktorką, z aktorami? Jak wyglądała praca na planie? To nie było oczywiste, że słuchaj Alicja, mam pomysł, będziesz bokserką. Tylko samo to, że w ogóle ten pomysł nawet w tym mikrofilmie się zrodził, to ja cieszyłem się, że czuję, że mam do tego aktorkę. Ona dosyć dobrą budowę ciała ma, bo to jest tancerka, aktorka tancerka. Widać po niej, że jest tak atletycznie zbudowana, to już było pod względem fizycznym. I oczywiście jeździliśmy na treningi. Opłacaliśmy trenerów, jeździliśmy do różnych klubów, gdzie Alicja pod kątem bokserów zawodowych, biorąc pod uwagę film, była przygotowywana. Bardzo nam pomogło całe środowisko bokserskie w Trójmieście tak naprawdę. Ten film to historia psychologiczna, to opowieść o relacji pomiędzy ojcem i córką i takich wyborów, trudnych wyborów, które główna bohaterka musi dokonać. Krzysztofie, zwracam się do profesora Krzysztofa Kornackiego, filmoznawcy. Co sądzisz o podjętej przez Maćka tematyce? Z filmów, które Gdyńska Szkoła Filmowa przygotowała, ten film szczególnie lubię. Choćby dlatego, że oczywiście wspomniałeś o tym, że jest to historia psychologiczna, jak większość krótkich filmów, tak? Dwie osoby, maksimum trzy, więc to musi być opowieść kameralna, najczęściej dotycząca jakichś emocji. Bardzo często w filmach, nie tylko szkoły w Gdyni, ale w ogóle szkół filmowych, temat ojciec czy w ogóle rodzic, a dziecko jest podejmowany. Tylko, że ten film jest psychologiczny, a jednocześnie sam wspomniałeś o tym, stawia też pytania moralne, etyczne. I ten film podoba mi się z tego powodu, że pod pozorami tylko i wyłącznie opowieści rodzinnej, tak ją nazwijmy, tak naprawdę stawia bardzo kardynalne pytania o wartości, tak? O etykę, tak? O to, co wybrać. Czy dopasować się do środowiska, prawda? Łamiąc swój kręgosłup moralny, czy też nie złamać kręgosłupa moralnego, nie dać się kupić, ale w tym sensie sprzeniewierzyć się swojemu talentowi, czyli też jakiemuś obowiązkowi moralnemu. Tylko względem siebie. Więc ten film, tak jak powiedziałem, podoba mi się w tej perspektywie, że otwiera na takie rozważania etyczne, moralne, czyli to nie jest tylko psychologiczny film, ale taki trochę też i moralitet. A jeszcze dodatkowo jest to moralitet gdzieś umieszczony w środowisku, które wydaje nam się jest dobrze rozpoznane, czy dobrze opisane i chyba kojarzymy je jako takie korupcjogenne. To znaczy, że to jest przy okazji, tak? No, chyba tak kojarzymy trochę, tak? Boks, tak? Że jest to... No przepraszam, jeśli kto kiedykolwiek oglądał walkę bokserską i nagle pod koniec tej walki po werdykcie słyszy, że wygrała osoba, która nie powinna była wygrać tej walki, tak? I że sędziowie dziwny werdykt podejmowali, to znaczy, że tam pieniądze też grają swoją rolę. Czyli tak, z jednej strony mamy do czynienia z takim dramatem moralnym, wyboru moralnego, pomiędzy dwoma wartościami, jak w dylemacie, które są prawie że równorzędne, a z drugiej strony mamy też i ocenę z perspektywy moralnej tego środowiska. To jest rzadkie w ogóle w tych krótkich polskich filmach, żeby podejmować tematykę etyczną. Zwykle to się ogranicza właśnie do tych jakichś takich relacji psychologicznych, emocji, uczuć między dwojgiem,
Natomiast otwarcie na takie dylematy to jest rzadkość. Dlatego tu naprawdę lubię ten film szczególnie. Rzadko studenci w swoich filmach dyplomowych czy w swoich filmach studenckich używają bardziej skomplikowanych konstrukcji narracyjnych. Jak oceniasz retrospekcję, którą zastosował Maciej w swoim filmie? Bardzo dobrze oceniam tę scenę. Dobrze się panu Maciejowi udało tutaj oddać jakby takie ciepło rodzinne, prawda? Najpierw jest ta rejestracja, trochę nawet lekko nieobyczajna, ale pokazująca, jaki związek był między matką i ojcem, właśnie mężem i żoną. No a później oczywiście ta scena z takim, przepraszam, że tak powiem, psiakiem, prawda? Dziewczynką psiakiem leżącą na łóżku z tymi wielkimi bokserskimi rękawicami. Tak, to naprawdę dało takiego ciepła tej rodzinie i jakby uzasadniło też silną relację pomiędzy ojcem a córką. A na dodatek jeszcze wniosło ten, no taki może niepokojący trochę temat, czy niepokojący wątek takiego programowania swojego dziecka poprzez swoją własną pasję, prawda? To znaczy, że ja swoje pasje przelewam w tym wypadku akurat na córkę, pasję bokserską, niecodzienną zresztą, w stosunku do kobiet. Twój wysiłek się opłacił, kilkanaście nominacji na krajowe i międzynarodowe festiwale filmowe, między innymi do Odense, bardzo prestiżowy festiwal filmowy. Jest z nami publiczność, może mają państwo jakieś pytania, uwagi? Proszę bardzo. Powstał taki film pod tytułem Za wszelką cenę z Clintem Eastwoodem, na pewno państwo kojarzą. I w tym filmie jest pokazana właśnie taka relacja, tym razem trenera z dziewczyną, bokserką, który niejako spełnia swoje marzenia, których on nie spełnił, jakby za pomocą tej dziewczyny. I w tym filmie mamy bardzo podobną sytuację. I mam pytanie dotyczące tego, czy to jest temat bliski panu w jakimś stopniu, bo to jest właśnie bardzo taka ciekawa rzecz. To jest bardzo głęboka sprawa, bo to jest wiadomo, że jak coś robisz, jak coś piszesz, robisz filmy, to filtrujesz to przez siebie, przez swoje doświadczenia i ja w szkole na etapie pisania scenariusza był taki moment, że się przestraszyłem. Ile tu jest rzeczy ze mnie w środku. I mówię, kurczę, a jak moi rodzice to zobaczą, a jak tata to zobaczy i zacznie kombinować, co on miał na myśli? Mówię, więc gdzieś to tam jest. Ja za wszelką cenę bardzo lubię i miałem pełną świadomość, że te filmy będą ze sobą jakoś, Boże, zestawiane. Wybaczcie, bo to jest wybitny film Za wszelką cenę, który wbrew pozorom też jest o relacji ojca z córką, bo tam Clint Eastwood zyskuje córkę. Tak? Więc ten temat gdzieś jest mi bliski. Ciekawe, jak to się potoczy, bo mam też córkę, która ma 10 miesięcy dopiero, ale co się stanie dalej, nie wiem. Zobaczymy, jak będzie dorosła i ten film zobaczy. A jeżeli chodzi o te doświadczenia, to tak jest, że gdzieś przez siebie to człowiek filtruje. Może niekoniecznie, że przeżył coś takiego, tylko może gdzieś po prostu, no nie wiem, nie chcę tu w psychoanalizę wchodzić i nie miałem żadnych przykrych doświadczeń tego typu, ale widzę podobieństwa, tak, i przestraszyłem się ich. I to był ten moment, który mi powiedział, że warto ten film robić, bo wykładowca od scenariusza powiedział, że przyjdzie taki moment, że będziecie się tego bali. Dzień dobry. Chciałem się zapytać a propos tych ciasnych kadrów i ruchu kamery. Czy ten zabieg był celowy, czy po prostu trudno było panu trzymać tak kamerę stabilnie? Pierwsza rzecz, nie ja trzymałem kamerę. Ja uznałem, że tutaj trzeba tą kamerę spuścić ze statywu, wziąć ją do łapy, nadać troszkę takiej nerwowości dzięki temu, żeby cały czas ta kamera, żeby tą kamerą było też czuć, że ta bohaterka jest troszkę roztrzęsiona, że ta cała sytuacja nie jest stabilna. Gdyby ten film był stabilny, myślę, że no nie wiem jaki by był, może pewnie byłby fajny albo nie. Tak jak zależy od reżysera tak naprawdę. Każdy wybrałby inną formę, ja wybrałem taką. I no wiadomo, że był taki moment, kiedy wszyscy studenci w ten sposób kręcili, bo się wydaje, że to jest łatwiej. Jeszcze mam drugie pytanie a propos miejsca, w którym córka ze swoim ojcem ćwiczyła. To w tej sali mogliśmy dostrzec zbite lustro. Czy ono coś symbolizuje, czy to jest po prostu takie warunki były? Ha!
Bardzo fajnie, że to lustro było zbite. To był jeden z prezentów moich. Znaczy dla mnie, jako autora. A to już pomyślcie sobie. Ja tylko na planie powiedziałem, że słuchajcie, kurczę, muszę mieć ujęcie na nią przez te rozbite kawałki szkła. Koniecznie. Proszę bardzo, może jeszcze jakieś pytania? Jak długo trwało przygotowanie tego całego filmu, włącznie z wymyśleniem, napisaniem scenariusza oraz przygotowaniem aktorów do wszystkiego? Pierwsza rzecz, czas przygotowań jest wymuszony przez tok studiów, oczywiście, ale żeby nie skłamać, decyzja o tym, że to padła gdzieś w grudniu. Zdjęcia ruszyły chyba 2 lipca, z tego co pamiętam, czyli ponad pół roku. Z czym, że od momentu właśnie decyzji zaczyna się pisać scenariusz. Ten scenariusz powstawał do ostatnich dni przed zdjęciami. Oczywiście on był już zatwierdzony produkcyjnie wcześniej, bo trzeba było wiadomo, co było robić, ale on był jeszcze cały czas szlifowany. W międzyczasie aktorka już się przygotowywała. No i trzeba brać pod uwagę, że ona już była po przygotowaniach do tego filmu, który pół roku wcześniej zrobiliśmy. Czyli ona w sumie około 8 miesięcy spędziła, tak mi się wydaje, na ćwiczeniach. No i od tego grudnia do tego lipca to był okres przygotowań. Proszę bardzo, tam pani. Chciałam zapytać, czy zrealizował pan wszystko to, co chciał? Czy efekt końcowy jest dla pana zadowalający w zupełności? Czy jest jeszcze jednak coś, co chciałby pan dopracować? Bardzo niebezpieczne pytanie. Są rzeczy, z których jestem zadowolony. Są rzeczy, które wyszły lepiej niż planowałem. Są rzeczy, z których nie jestem zadowolony. Są rzeczy, które nie wyszły w ogóle. Na szczęście ich nie ma. I nie było tego jakoś dużo. Jestem zadowolony z odbioru. Z tego, że po pierwsze, tak jak pan profesor powiedział, tutaj otwierają się tematy do rozmów. No po to jest sztuka, żeby uruchamiać dyskusję, żeby zderzać ze sobą różne opinie. Z tego jestem bardzo zadowolony, bo to jest więcej niż podejrzewałem. Więc odbiór bardzo mi się podoba i nie tylko tu w Polsce, ale na świecie, bo jeździłem trochę z tym za granicą. Rozmawiałem z ludźmi z całego świata i dużo opinii było. Ja nigdy nie jestem zadowolony w 100%. To jest pewien etap zamknięty, odłożony, pora iść do przodu. Przede wszystkim zadowolony jestem z tego, z czego się nauczyłem podczas produkcji i całych studiów w szkole, bo to jest takie zwieńczenie tego, co myśmy tu przeżyli. I niech to będzie znakomita puenta naszego spotkania w gdyńskiej filmówce. Naszymi gośćmi dzisiaj byli autor filmu Maciej Bartosz-Kruk i profesor Krzysztof Kornacki.